Dzisiaj, poniedziałek, 23 sierpnia, zapraszam wszystkich do wysłuchania słów, które będą nam towarzyszyć przez cały dzisiejszy dzień. A są to słowa z trzeciej Księgi Mojżeszowej i z pierwszego listu apostoła Piotra z rozdziału 1 i 15 wiersza. W Starym Testamencie czytamy: Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego. Natomiast święty Piotr, apostoł, pisze: Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Drodzy, jesteśmy dzisiaj zachęceni do tego, żeby przestrzegać świętości Bożego imienia. Cóż to może oznaczać? Przede wszystkim, żeby okazywać szacunek Bożemu imieniu. Jak się okazuje, od najdawniejszych czasów ludzie nie zawsze przestrzegali świętości Bożego imienia. Dlatego też pojawiło się drugie przykazanie w całym dekalogu. Nie bierz imienia Pana, Boga Twego nadaremno. Można wzywać imienia Pana Boga i powinno się wzywać Boże imię wtedy, kiedy modlimy się, kiedy wzywamy Go w naszych potrzebach, kiedy chcemy okazać Mu naszą wdzięczność, wyrazić radość z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Ale niewiele nas właściwie dzieli od tego, żeby Boże imię można było zbezcześcić, żeby używać Go w niewłaściwych miejscach, zupełnie niepotrzebnie, albo też, żeby używać w niewłaściwych celach, w sposób nieuczciwy, w taki sposób, w który nie będziemy okazywać szacunku i wyrażać naszego ukorzenia się przed tym imieniem, lecz po prostu wykorzystywać w nieuczciwy sposób. Przed tym właśnie Bóg nas ostrzega. I tak jak strzeżemy dobrego imienia każdego człowieka, jak przede wszystkim swojego imienia strzeżemy, tak powinniśmy też jako naśladowcy Boga strzec świętości Jego imienia. Apostoł Piotr mówi natomiast, że za przykładem świętego, czyli właśnie Boga, którego imię wzywamy, powinniśmy starać się zachowywać świętość w swoim życiu, we wszelkim naszym postępowaniu. Drodzy, to właśnie z szacunku dla Pana Boga rodzi się nasza świętość. Może to brzmi zbyt wzniośle, może nie uważamy, że jesteśmy ludźmi świętymi, ale jesteśmy na tyle świętymi, na ile jest w nas Boga, a przecież zostaliśmy poświęceni przez chrzest w imię Boże. Bóg mieszka w nas, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, jesteśmy uświęceni Bożą obecnością. Pozostaje nam jedynie teraz tak postępować i tak żyć, żeby tej świętości nie zszargać, nie zniszczyć. Świętość możemy zachowywać w swoim umyśle, kiedy myślimy o Panu Bogu, o rzeczach wzniosłych, niebiańskich, o Królestwie Bożym. Ale świętość należy wyrażać także w sposób praktyczny, w swoim postępowaniu, w słowach, w czynach. Bo w ten sposób stajemy się świadectwem dla ludzi, których spotykamy na swojej drodze, że Bóg mieszka w nas i że jesteśmy Jego dziełem. Niech więc i ten dzisiejszy dzień będzie okazją do tego, by żyć według Bożej świętości i by być zachętą dla innych, żeby widzieli w nas Boga. Życzę wszystkim dobrego, radosnego dnia.